Wsiadłbym do niego, bo wiem, że jest dobrym gościem, ale dlatego, że wiem, że jest dobrym gościem i ma kurwa wymyślił coś, to kurwa nie wsiądę. Bo wiem, że mógł coś przygotować. Na mnie. Walizka? Tak jakby, no. Wyjeżdżasz? Nie do końca, nie pojawiam się w domu chwilowo. Rozumiem, że... Mam tutaj spakowaną całą moją chatę. I kopertę. Siadaj, kumplu, kochany złoty. Chodź tutaj do loży VIP. O, masz loży VIP? No, słucham cię, mój. Drogi przyjacielu. Oglądaj. Jak on kurwa wygląda. Jak wujek kurwa, który jedzie z tobą na wakacje, ale i chce być bardziej młodzieżowy. Aha. Nawet nie wiesz, ile zachodu mnie to kosztowało. Załatwiłem mu wizytę u stomatologa, do którego nigdy nie dojedzie. Ale mamy jeden kłopot. Ktoś musi pójść za niego. Odpierdolić wyrok. Będziemy potrzebowali klona. Najlepiej... Klona Flintstona? A czy czasem nie powiedziałeś, że załatwisz mu wyjście jakieś za dobre spróbowanie? I tak dalej, kurwa, i tak dalej? Tak mówiłem, ale nie udało się. Zbyt odjebał. Właśnie to jedyna metoda w tej chwili. Innej nie ma. Klona Flintstona? Skąd ci takiego znana? Nie wiem. Znajdź kogokolwiek chętnego, zapłacę mu duże pieniądze, kurwa, których nie mam. Nawkręcamy mu kitów. Wiesz, policja i tak się połapie, kurwa, prędzej czy później, ale on będzie wolny. Wiadomo, o czym mowa, nie? Kurwa, może ty masz kasę? Jak masz pieniądze, to znajdę kogoś. Albo poszukajmy, kurwa, frajera, który zrobi to pro bono. Nie masz nikogo takiego? Dokleimy mu brodę, przefarbujemy go na siwo, a ja go tak jakby podmienię. No wiem jak to wygląda, tak? Ale nie ma lepszej metody. Kurwa mać, mam wiele nazwisk w bani. Skombinuj mi jedno, tylko jedno. Jednego ochotnika. Wiem, kto to może być. Znam takiego jednego gagatka, który idealnie potrafi się wpisać w każdą rolę. Zamówiłem już siwą perukę i brodę na Shopee. Bardzo dobrze, bo mi chodzi o Kevina Lloyda. Nie. Nie ma mowy, że to ja pójdę. Kevin Lloyd. Kurwa, nie wyląduję w pudle. Słuchaj, w końcu się wyda. No i tak. Będzie i tak na jeden chuj. To by było niesamowite, jakbyś poszedł się do siwego. No nie. Niesamowite. No. Przychodzilibyśmy całą ekipą cię odwiedzać. Zajebiście. Wysyłałbym cię rakiety. Wysyłałbym cię rakiety. Nauczyłbym cię rzucać kartami. Pamiętaj, że jestem częścią tego planu. Tylko ja mogę go zawieźć do tego stomatologa i tak naprawdę odwieźć. Jaką mam pewność, że... Kiedy ta cała akcja się nie wydarzy? W sensie jak? Jeżeli ta cała akcja się wydarzy, ty nie będziesz dalej próbował węszyć. Zdobędziesz wszystkie te materiały, które chciałeś. Zdobędziesz nagrania o tym, gdzie... No pewnego gościa kropiesz, a później co? Mój spokój za twojego kumpla. Zgoda? Chłopie, on odsiaduje do żywocie, kurwa. Jakiekolwiek kolejne lata na wolności, kurwa, to będą dla niego najpiękniejsze chwile. A na lewych dokumentach, i to w dodatku wykonanych tak dobrze od mojego znajomego, no to szybko nie wpadnie. (Śmiech)
Ewentualnie mam też dokumenty na inne dane, gdyby te nie odpowiadały. Na jakie? Fake Stone. Jak? Fake Stone? Fake Stone. Nazwisko. Co ty na to? George Fake Stone? Aha. Ciekawe. Nie za bardzo bliskie, nie za bardzo podobne. Nie powinno być to... Nie, by się połapał. A może, wiesz, jakbyśmy zamienili, na przykład Forge Glintstone. Niezłe. Słyszałem o tym, że jest taki jeden policjant podobny do George'a. Może jednak pozostajemy przy tym Johnie Scott. Wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem. Opowiedz mi delikatnie co i jak. Że miał kurwa pole oliwek. Ma dwójkę dzieci kurwa. I tak dalej, nie? Może gliny się tak szybko nie połapią. Brzmi to dobrze, Lloyd. No tak to. Planowałem to wyjątkowo długo. Podzywałem się do wielu moich kontaktów, ale tak jak powiedziałem. Bez ostatniego elementu układanki plan będzie wykonalny. Potrzebuję jednego ochotnika. Ochotnika. Załatw kogokolwiek. No... Delikatnie podobnego do niego, nie? I on tak wyjdzie w pasioki. I tak będę odwoził go na nocną zmianę. Kurwa, tam pełno strażników już będzie albo najebanych, albo śpiących. Tylko jest jeden problem, Lloyd. No jaki? No. Obiecywałeś wolność George'a Flintstone'a, ale w momencie, kiedy George Flintstone będzie nadal siedział w pasiakach, a sprawa wyjdzie, sprawdzą to, zbadają, to George Flintstone nadal będzie poszukiwany. Być może będą wiedzieli, że ukrywa się pod jakąś tożsamością. Będzie musiał zmienić się o 180 może... stopni. Oprócz tego musimy zrobić operację plastyczną. Oprócz tego musimy zrobić... Kurwa, wyciąć mu te wszystkie zęby i wstawić inne. Żeby go po szczęce nie poznali. Kurwa, wszystko. A gdyby tak... Gdyby takiego sobowtór pierdolnął kitę po 2 tygodniach? Ktoś by mu wjebał na uszla, nie wiem. Kurwa, no i to o czym ty mówisz? No. Sobowtór, ochotnik, który da sobie wpierdolić kosę po 2 tygodniach? Znasz no tak, takiego no. kogoś? Nie, ale nie powiemy mu o tym. No to jak to załatwimy, kurwa? Mondrealo pierdolony. Jak masz lepsze plany, to słucham. Bo ja w tej chwili mogę wyciągnąć Glocka i pierdolnąć sobie i tobie w głowę. Mam tego dosyć, kurwa. Ale czemu... Spokojnie... Czemu nie chcesz spokojnie... pociągnąć, kurwa, za sobą? Kurwa. Mi jeszcze zostało trochę lat. Jak to nie statek, to z kapitanem. No dobrze, ale to wtedy zostawiłbyś swoją matkę. A jeżeli cała akcja się pójdzie, a ciebie zabraknie, to mogę ci obiecać, że zaopiekuję się nią. Tak się wydarzyło, że moja matka utrzymała dodatkową rentę w piątek ubiegły. I delikatnie jej lepiej, dlatego nie mów o niej. Dawno nie widziałem jej takiej zadowolonej. 15 emerytura, słyszałeś o tym? 15? W lipcu? No kurwa! No pewnie, tyle dodatków. Świetnie. Tu kurwa, 13, 14, 15, mieszkanie dodatkowe. Ja nie wiem, co się pojebało tym ludziom w głowach. Dawno tak nie było. Ale jeżeli ciebie ale... zabraknie, no będzie może ktoś jej musiał zaprowadzić do szpitala, podwieźć. Z moją matką lepiej. Przynajmniej tyle. No dobrze, no to chociaż tyle. Cieszmy się, ona nie jest to zamieszana. Nawet mi chemia pomogła. Dalej palę fajki. Same pozytywy. Jakbyś nie zauważył. Dlatego siwy wyjdzie i też zakładajmy optymistycznie, że nie wpadnie. Może kurwa... Nieprędko. Dobra, trzeba będzie to dobrze i solidnie no, zorganizować. Trzeba pomyśl, będzie... kurwa, ile siwy ma lat? 62. No to ile mu kurwa brakuje, że pierdolną? No, to zależy, no. Pali dużo, ćpa. Posłuchaj. Przypomnij mi, Montez, jak policja zbiera dowody i prowadzi sprawy jakiekolwiek. Kurwa, po umacku na ślepo. I ty uważasz, kurwa, że oni połapią się na dokumentach, kurwa, na tym, że nie wiem, ktoś im zwiał.
Wiesz, ale nagle mogą się znaleźć odciski palca George'a Flintstona i mogą porównać się... Odciski chuja, kurwa. Nie mamy takiej technologii nawet. Jakiej technologii, znaczy, żeby pobrać odciski palców? Kurwa, o czym ty mówisz? To już 100 lat temu było. Mamy, ale... Tak. Posłuchaj. Ale używa tego dosłownie, nie wiem, 5 osób na całą komendę. Nikt inny nie umie. Ja też nie umiem. Chuja, wolę zawsze, że pobieram, kurwa. A wiesz... To musi być zabezpieczone odpowiednio, żeby... Dobra, ale na wszelki wypadek przykonuję nadmanganian potasu, żeby wsadzić mojego paluszki opuszki palców. Wyeliminujemy wtedy. Kurwa, nadmanganian potasu. Nadmanganian potasu. CaOH5. Posłuchaj, tak jak mówiłem, my mamy dosłownie kilku techników kryminalistyki na komendzie. Reszta to pierdolone klapki, kurwa... No dobra, ale znasz George'a. Znasz George'a, wiesz, że on lubi sobie, kurwa, troszeczkę wpaść, tak? No lubi. On jest w stanie, wiesz, ukradną mu samochód, on pójdzie i pomyli się i powie George Flintstone, przyszedłem po moją furę, kurwa. Wiesz, o co chodzi. To też fakt. Jebany dziad. Sklerotyk. Ale nie wyzywaj go, to jest mój przyjaciel, nie wyzywaj go. Jest kochany, jest kochany w tym swoim, kurwa, nieudacznictwie, no. Posłuchaj, Montes, ja nie obijam w bawełnę. Uważam cię za dobrego adwokata, dawnego takiego nie było. Dawno, kurwa. Natomiast siebie uważam za porządnego gliny. A twojego kumpla za jebanego kretyna. Ty widziałeś w ogóle jego kartotekę? Widziałem. Pierwsza lepsza sprawa. Twojego kumpla. Tak, pamiętam to. No. Jeszcze stara wersja sztucznej cipy z wanili Unicorn. No. Także o czym my w ogóle... Model Honey. Słucham? Także o czym my w ogóle mówimy? No, dziwię się w sumie też, że... tak bardzo chcieli go złapać. Przecież ta sytuacja ostatnia, którą wpadł, no to ukradł dwie huby buby ze sklepu. Tak. Huby buby. Tylko kłopot w tym, że później jedną gliniarza młotkiem w głowę. Rozumiesz? Jego każde przestępstwo eskaluje do takiego poziomu, że zajebania, kurwa, jednej gumy kończy się to, nie wiem, zabiciem policjanta albo, kurwa, dotykaniem nieletniej, nie? No to też słyszałem. No. Jak ona się w ogóle trzyma? Podcięła sobie żyły 2 tygodnie temu. No ale to mniejsza o to. To 5. taki przypadek w tym roku. Było głośno o tym w mediach. Słuchałem radio. Słucham? Słuchałem radio, tak. No. Także tak to wygląda. To miasto jest pełne pojebów. Krętaczy i cwaniaków. Jak jajty. Dlatego mamy dosłownie 17 godzin od tej chwili na skołowanie ochotnika, który odpierdoli wyrok. Na więzieniu. Ja się zajmę resztą. Lepiej, żeby to nie był nikt bliski tobie. Najlepiej, kurwa, random. Bo prawdopodobnie nie wyjdzie. Żeby. No. To ode mnie tyle. Bo ja mam pełno innych obowiązków. Ale ty przecież jesteś na urlopie, na wakacje. Poczekaj. Zanim pójdziesz, jeszcze jedna ostatnia rzecz. Pamiętaj, Montes, nie zaniedbuj kumpli nigdy. Coś może o tym wiesz. Poczekaj, Floyd, poczekaj. Zanim pójdziesz, daj mi dokończyć. Ostatnio stąd wybiegłeś, kurwa, popełniając nieudolnie próbę samobójczą. Poczekaj, pójdę na ten układ, ale jedną rzecz muszę sprawdzić. W innym przypadku nie wydam ci wszystkich nagrań. Aha. Jasne. Kurwa, wolałem tego nie dotykać. Ty naprawdę chyba kilka dni nie byłeś w domu. No nie byłem. Dobra. Odwróć się, podnieś ręce. Kurwa. Na basenie chyba też nie byłeś. Ale pod prysznicem, no na komendzie. Żyję po namiotach. Dobra. W takim razie 17 godzin.
jutro. Do zobaczenia, Lloyd. No w tej chwili 16,5, tak naprawdę. Pół godziny cię przeszukiwałem? Nie. Pojebało mi się, że jesteśmy w innej strefie czasowej. Jasne, 16,5. Dobra, no. W porządku, uważaj na siebie. O kurwa. Kurwa mać. Co to za gość? Znasz go? Nie kojarzę. Ty. Kim pan jest? Nie za późno na kawkę? Dzień dobry. Żebyś nazwał nie pierdolą kolegą. Dzień dobry wieczór. To jest ten gość? O co panu chodzi? O ten tramwaj co nie chodzi, nie za późno na kawkę? Może bezkofeinowa? Zmęczony po nocce jestem. Tak? A gdzie no pracujesz? Tak. Ty odejdź trochę ode mnie, co? Bo co kurwa? Chłopie. Nie wiesz chyba z kim tańczysz. Słuchaj, przypierdalasz się do mnie, kurwa, stoję sobie grzecznie. Spotkania w środy, czwartki i poniedziałki. Co kurwa? Co ty odpierdalasz, kurwa? Myślisz, że zastraszysz mnie jakimś karnetem? Wygrałeś go w cheatosach, kurwa? Ej, gościu, nie podobasz mi się. Pojawiasz się w mojej okolicy zbyt często. Pierwszy raz tutaj jestem. Posłuchaj, nie waliłem konia od 2 tygodni. Wkurwisz mnie ponownie, to się tutaj rozjebie. Co ma walenie konia? To napierdalania się z jakimś karnetem? To, że mam testosteron, jebany, ty kurwa! Jebana! O kurwa. O kurwa, dobra, daj mu spokój, zobacz kurwa, dostał po jednej sztuce. O kurwa. Spierdolamy. Zamknij mordę, chuju. O kurwa, Lloyd. Ja to jestem ciekawy, czy jest taki chociaż drugi pojeb w policji, który w taki sposób traktuje obywateli. Nie odpala! Nie odpalaj! O kurwa. Ktoś mi przetrącił, kurwa, furę znowu. Co za skurwiel. Fucking ghoster? Cicho się! Dawaj! Kurwa, Lloyd. To są te szczegóły? Mini, tak. Wygrałem! Meta była tutaj. Meta to jest u ciebie w kieszeni, a później w kieszeniach zatrzymanych, Lloyd. Goni mnie jeszcze. Słuchajcie, no trzeba znaleźć sobowtóra George'a Flintstona. Kogoś, kto kurwa pójdzie za niego siedzieć. Ja pierdolę. Niezła. Dobra, musimy naprawić samochód. Paliwo. To zdjęcie chyba kwalifikuje się na rozmowy o pracy do wanilii. Sekretarką, w dzień sekretarką, w nocy nas. Dobry. Tam nikogo nie ma. Czeka panu się. Tam przyjadę. Nikogo nie ma? Dobra. Nie ten adres. Nie ten adres.
Ale przygotowała mini. Już wjeżdżam. Oczywiście. Dobra, spotkajmy się w biurze. Dam jej jeszcze szansę, bo chcę zobaczyć ją w tej mini, jak się przygotowała. Gdzie pani robiła ten tatuaż na nodze? Wszystkie tatuaże robiłam na Sandy Shores. Na Sandy Shores? Mhm. Czy to prawda, że mają tam brudne igły? Jak widać, proszę pana, żyję, mam się dobrze, nic mi nie było, żadnego zakażenia, nic. Świetnie, świetnie. Czyli poprawiło się u nich, poprawiło się u nich. O, holy fucking... Przepraszam najmocniej. Jasne. Halo. Dziękuję panu bardzo, że się pan przebrał i zaopiekuje się moim samochodem. Proszę sobie wyobrazić, że jeździ za mną chyba jakiś gość i mi celowo, kurwa, rozpierdala tą furę. Za każdym razem, kiedy mam jakieś ważniejsze spotkanie. Takie są uroki bycia tym, kim się jest. No to prawda. Bądź już przebrana. Kurwa, lodziara. Czy to jest za dobrze? Lewe to miadra. Panie Felipe. Tak? $400. $400, jasne. Kartą poproszę. Dzień dobry. Schetti. Mortobana. Dzień dobry. Tylko część. Buongiorno. Buongiorno. Panowie robią lody? Nie, my robimy prawa jazdy. Robił pan nie prawo jazdy. A, jasne, ja bo ja widzę, że z panem rozmawiałem. Stay Frosty to jest jedna z lepszych firm robiących lody. Muszę coś sprawdzić. A, dobra. Czy przypadkiem z panem prokuratorem? Tak się składa, że z adwokatem, więc troszeczkę przeciwieństwo. Aha. Ma pan bardzo podobny głos do prokuratora, z którym muszę porozmawiać. Z kim? Z panem Montezem. Montez jest prokuratorem? A nie? Na pewno urzędnikiem. Albo ktoś mnie zrobił w konia. A co mam złożone na nim? Montez jest pierdolony w Twisted. Rozdaję kartę w tym mieście. Tak? Jest pan pewien, że pan się miał z nim spotkać? No, miałem się spotkać a propos tablic rejestracyjnych. To nie znam. Aha. To grubo, jak u dentysty. Powiem tak. Inaczej. Powiem tak, pan Montes jest, z tego co wiem, zajęty w tym momencie rozdawanie kart na mieście. Są tak zwane przetasowania, tak zwana szufla. W tym momencie bardzo mocno się tym angażuje, ale pamięta o pana sprawie i jak tylko będzie miał informację, bo jeszcze nie uzyskał odpowiedzi, to się do pana odezwie. Jasne, row jest przygotowany w razie czego. Świetnie. Ładna fura. Dziękuję bardzo. To właśnie Montesa. Jestem jego kierowcą. Sam se woży dupę, kurwa. No niestety. Ale był jakiś dzisiaj młokos, który zaoferował mi, że będzie mógł być moim kierowcą, ale miał 18 lat i brak prawa jazdy. Więc no, chwila, niestety. Kiedy kierowca ma kierowcę, tak? No. Nie, to ja jestem Montes. Witam pana. A, czyli to pan. To no. Jestem ja. No, tak, tak jak powiedziałem, w pana sprawie jeszcze nie mam odpowiedzi, ale myślę, że węszę w tym całkiem niezły biznes, szanowny panie. Nadal ja węszę w tym całkiem dobry biznes. Dlatego musimy gdzieś tam domęczyć ten temat, bo jest ludzie to. Pytają z dnia na dzień.
A dobra, a propos lodziarek, po prostu jedziemy zatowarować spadochrony. A, w ten sposób. To one potrzebują jakiejś takiej temperatury odpowiedniej? Nie, to po prostu jest stara chłodziarka, która jest wyłączona. Zakupiliśmy kiedyś do transportu. Aha. Proszę mi powiedzieć, a jakąś, jakby oczywiście nasz biznes się udał, mógłbym może liczyć na jakąś współpracę barterową? Ja zniżka na swoje usługi, a wy na przykład... No oczywiście. Kurs pilota, śmigłowca albo... Powiem tak. Awionetkarza? Jak uda się panu domęczyć z urzędem temat tablic, to ja sam osobiście jako dyrektor zrobię panu kurs lotniczy wraz tutaj z kolegą i cały pakiet lotniczy. Świetnie, świetnie. Więc tutaj nie widzę problemu. Świetnie. No oczywiście współpraca mimo wszystko może być. My jesteśmy zawsze otwarci na partnerstwo. A w jakiej cenie? Tak, że tak powiem, na dobrą współpracę? Czy? W jakiej cenie? Mhm. A w jakiej pan proponuje? No słyszałem, że 30 tysięcy to kosztuje. Już 32. Już 32, rośnie. Mhm. Mm. Za darmo to uczciwa cena. Za darmo tak. Tak, no, za darmo mówię. To i ocet słodki, ale to jest inna kwestia. Jak dokończymy temat tablic, to będzie u nas za darmo. Świetnie, świetnie. I to mi się podoba, i to mi się podoba. To jest tak zwana motywacja do pracy. Na przykład nie chce mi się codziennie rano wstawać do biura i wychodzić z domu, wolałbym grać na kompie, ale mam tak seksowną sekretarkę, którą sam sobie zatrudniłem, że chcę ją zobaczyć po prostu każdego ranka. I to jest motywacja do pracy. Powiem panu bardziej. W chwili, kiedy uda nam się otworzyć interes z tablicami, to dostanie pan ode mnie jeszcze specjalny prezent. Uuu. Ale nie mogę powiedzieć jaki. Dobrze, dobrze. Niespodzianka. Niespodzianka. Dużo. I fura gotowa. Na to wygląda. Na to wygląda. Dziękuję w takim razie, panowie. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję, jesteśmy w kontakcie. Jolie może mi dadzą, może. Postaram się dotrzeć do biura. Może pan jechać, panie. Dziękuję bardzo panu. Panie kierowniku, dziękuję. No i świetnie. Żolin mi dadzą? Paliwo, jasne. Piękne są te motki Janusa. Awionetka z flagą Better Call Montes. Ale awionetka mogłaby się nam przydać. Do różnych akcji, czy śmigłowiec. Wydaje mi się, że takie umiejętności, gdyby Felipe posiadał, bardzo dobrze by... bardzo dobrze by to wyglądało, ale drogie to jest, tak? 30 tysięcy, bardzo drogie. Ale może jak się uda nam dopiąć ten biznes, słuchajcie, no to... Wiecie, w tym momencie musimy bardzo mocno na siebie uważać i to, na co robimy. Oczywiście nie chciałbym, żeby moja postać była taka cały czas, że będzie musiała za każdym razem oglądać się za siebie. Ale... Bo już robiłem to przez długi, długi czas. Wiem, jak to robić, umiem to robić, ale... Ale wolałbym czasami wiele rzeczy podejmować spontanicznie, dla luzie. Nie być aż tak ostrożnym, jakim muszę być teraz. Finalnie, to do czego dążę, to stabilność finansowa, poduszka finansowa. Kurwa! Ale długi jest ten samochód. Postaram się dotrzeć do biura. Mogę... podjechać. Mogą podjechać. Panią sekretarką. Chyba, że... dam radę, dziękuję. Kiedy się spodziewać? Minut 5 i powinnam być. Czyżby pan się nie mógł doczekać? Ha, 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 ha. Proszę bardzo, zobaczymy sekretarkę. Jakie jeszcze tematy? Podsumujmy sobie dzień dzisiejszy. Lloyd... sprawa do rozwiązania jutro. Tutaj z sekretarką spotkamy się za chwilę. I Lloyd, sprawa do załatwienia jutro. Musimy, słuchajcie, pomyśleć nad tym, kto mógłby wpieprzyć się za George'a do pierdla. Może to być ciekawe RP. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o ten numer 363, no to nie wiem, kto to mógłby być.
Ale wiecie, Jurgen... raczej nie Jurgen, dlatego że Jurgen, no to postać Pelca, więc jak George wyjdzie, skoro musi być Jurgen na serwerze? Jako tako, sytuacja, no musimy się na pewno spotkać i porozmawiać, tak? Wyjaśnić te sytuacje. Wydaje mi się, że tutaj jest do wyjaśnienia parę spraw. Wydaje mi się, że pan jako tako troszeczkę jest zazdrosny od pana Bożydara i o biznesy z Bożydarem. Jeżeli chodzi o Lamara Collinsa, wyjaśniłem tę sprawę. Leila Wąs. Cieszę się, że myśli codziennie o moim wąsie, ale na razie raczej nie będziemy się spotykać. Z panem Ronaldem Sanchezem widzimy się jutro u pana Davida, prokuratora. Kierownik LSC, musimy porozmawiać z Giuseppe i przygotować odpowiednią dokumentację i skontaktować się z nim w sprawach negocjacji i mediacji. Carbon, no wszystko wiadomo. David Wayne, chyba wszystko wiadomo. Ava Raid, wszystko wiadomo. Jasmine, wysłała mi krzywe serduszko, niestety nie odpisała. Lukas, wiadomo. LOG, ostatnio był na mieście, mistrz sztuk walk. Chyba wszystko. Jolin, spotykamy się z nią jutro wieczorem. O kurde. O. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry, już miałam pisać. Zapraszam. Gdzie tam ten ostatni? No. O, jest. O, do siebie. No, panowie. Co jest, szefito? Nie, no nieźle, nie? Co jest, kompaniera? Co się stało się, bo już kurwa nie wiem. Widzieliście tę dupeczkę, która wchodziła do mojego biura? No właśnie, no, nic nie widziałem. No, a co jest? To pana? No zaraz będzie brana tutaj na stoliku prezesa. Wszystkiego dobrego, panowie, miłego wieczoru. Ha! Kurwa, nagraj to, nagraj to. Opa. Zapraszam, porozmawiamy. Ej, ale kulturki. Zapraszam, proszę usiąść. Odpisałem i samo, ale myślę, że lepiej będzie, jak pogadamy po prostu po streamku. Ja za chwilę będę i tak uciekał, bo już jest późna godzina, więc rozmowa z sekretarką tylko i... I co? No widzę, że pani się przygotowała. No raczej. Rozmowa o pracy to nie takie byle co, prawda? Mhm. Rozumiem, że to jest strój służbowy. Jeden z wielu, które mogę sobie... Proszę powiedzieć, jak sobie pani wyobraża tę pracę tutaj u mnie? Nie, no, strój jak najbardziej odpowiada. Jak najbardziej. Co pani tak się odwraca? Szuka pani czegoś? Nie, absolutnie. Rozglądam się. Jasne. No cóż, naprawdę mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. No to cieszę się. To co, chciałaby pani zacząć jakoś niebawem, niedługo? Jakaś lista obowiązków? Nie wiem. No, trzeba by było przebywać w biurze w momencie, kiedy ja jestem. Zachować oczywiście pewne tajemnice. No i no co jeszcze? No, jeżeli chodzi o... O kurczę. Rozsypały mi się pieniądze. Kurwa, przepraszam bardzo, ale... Muszę je pozbierać. Ja cię kręcę, no. Przepraszam na emocje, ale zmęczony już jestem, musiał mi coś wypaść, może dziura w kieszeni. No, powiem tak, Eli. Tydzień okresu próbnego. Przetestujemy siebie nawzajem. Ja ciebie, ty mnie. Zobaczymy, czy się nam po prostu podoba, czy myślimy o czymś innym, oczywiście. Cenny feedback po każdym dniu, czyli po każdym spotkaniu robimy sobie briefing, a na briefingu rozmawiamy o cases, które nam się podobają, cases we like, you know, i cases we actually don't like, yeah? Robimy sobie taki briefing, meeting, i na tym meetingu, briefingu po prostu wszystko sobie oceniamy i ty mi mówisz, dajesz mi feedback. Ja mówię ci, co mi się podobało, co mi się nie podobało i na bazie tego feedbacku po prostu albo polepszamy warunki pracy, you know, albo niestety rezygnujemy z nich, nie? Ale pamiętaj, że jeżeli chodzi o owoce czwartki, kartę Multisport, jak najbardziej wszystko masz w cenie. Bardzo interesuje mnie zakres obowiązków, który miałbym wykonywać. Czy miałbym być tylko taką
damą do towarzystwa, cudzysłów. Nie, 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 nie określajmy absolutnie osobą, w ten sposób. Osobą, która po prostu jest. Nie, 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 to nie, 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 to... Tak. Tak. Po prostu mam być, tak? Po prostu masz być przy mnie, Eli. Potrzebuję, nie wiem, pan bratniej duszy czy coś, bo nie wiem, jak to zrozumiało. A lubię czasami za cyca złapać. Nie żartuję oczywiście. Po prostu chodzi mi o to, że taka poważna, dobra, ładna sekretarka w biurze, ona musi być. Musi być po prostu. Nie musi się na czym znać, nie musi nawet dobrze pisać. Taka sekretarka jest, jak musi coś robić, prawda? Nie wiem. Co, słuchaj, ale można przyjdzie... zbierać maile, wysyłać, nie wiem, słuchaj. Jakie zobowiązki, nawet nie wiem, co też powiem. Słuchaj, powiem ci tak. Sytuacja wygląda na ten sposób, że do tej pory, powiem ci tak, ciężko będzie zrobić tak, żeby te numery spotkania, żebyś mogła mnie umówić, dlatego że mój kalendarz bywa bardzo, bardzo mocno spontaniczny z uwagi na to, że są klienci premium, są klienci ultra premium, są tacy, którzy po prostu jak zadzwonią, to muszę pojawić się na miejscu, więc ciężko będzie ci działać według kalendarza, ale są sytuacje i są miejsca, w których na przykład, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy z państwem z LSC, dobrze by było, jakbyś na przykład notowała mi numer telefonu, notowała mi na przykład rzeczy, które muszę zrobić i robiła taki mi zapis pod koniec dnia, na przykład, panie Filipe, trzeba się skupić na tym, na tym, na tym, na tym i na tym. No, powiem tak, wypracujemy to, zobaczymy, co możemy razem ugryźć, że tak powiem. Interesuje mnie oczywiście praca na ten moment w pełnym wymiarze godzin, w pełnym zakresie, przez cały tydzień, ale w środę to ty nie możesz mi odpuścić i musisz być. Oczywiście urlopy są dozwolone, tylko nie w środę. A dlaczego nie w środę? Przejdziemy do tego później. W środę dzień czego? Wypłat. Świetnie. Naprawdę. Z pewnością nie odpuszczę. Świetnie, no co mogę powiedzieć? Naprawdę dobrze podoba mi się strój do pracy. Podoba mi się, że tak powiem, podejście, podobasz mi się te, jako osoba, jako dusza, jako postać, tak? Ale my się jeszcze nie znamy. Ale to bardzo miłe, ale my się jeszcze nie znamy. O, już się troszeczkę znamy. Bardzo troszeczkę. No, tak delikatnie tylko. Właśnie tak. No dobrze, Eli, w takim razie zaczynamy od jutra. Jutro wieczorem. No dobrze. Postaram się najbardziej spisać. Dobrze. W takim razie co? Zapraszam. W takim razie mam nadzieję, że ja nie zawiodę i nie zawiodę mu się. Absolutnie. Absolutnie. To co? Odprowadzę cię. Tak. Już. Tylko ja wstać nie mogę. Rozumiem, że chcesz zostać na tym stołku do końca, no ale spokojnie. Oj. Świetnie, świetnie. To delikatnie. Tak. No to co, widzimy się w takim razie jutro. Mam nadzieję. Widzimy się jutro, Eli. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się. Dobrej nocy. Tak? Tak. Tak. Do zobaczenia. Cześć. Better Call Montes. Super. Cieszę się, że jeszcze pana złapałem. Odezwał się do mnie ten pacjent od biura. Aha. Panie Boże, darze, już panie jutro. Halo, słyszę pana. Panie Boże, darze, już jutro. Już jutro. Jutro spotkajmy się. Bo dzisiaj już jestem naprawdę zmęczony. Masa wrażeń. To mu napiszę, że jutro. Dobra. Do zobaczenia, panie Boże Darze. Wszystkiego dobrego. Jutro też pójdziemy do prokuratora i załatwimy tę pana sprawę. Do zobaczenia. Także odtwierdziłem zeznania pana jako tako. W sensie wziąłem go, nagrałem, jak trochę się przyznawał poniekąd. Bo do niego zadzwoniłem i ten. No aha. I jeszcze mam zeznania mojego świadka, więc wszystko jutro załatwimy. O, dobrze. W takim razie do zobaczenia, panie Boże Darze. Życzę spokojnej, miłej nocy na walności. No, bywaj. Do zobaczenia. Dobra. Bożydar załatwiony. Wszyscy załatwieni. Moi drodzy, chciałem wam serdecznie podziękować za dzisiejszy stream.